pierwszych minutach niedzielnego spotkania Radomiak dominował i przyniosło to efekt w 20 minucie, kiedy do siatki po zamieszaniu podbramkowym trafił Rafał Makowski. W kolejnych minutach Radomiak kontrolował przebieg meczu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Bardzo się cieszymy, tak, że wywozimy tutaj z Nowego Sącza 3 punkty. Uważam, że zasłużyliśmy też na te 3 punkty, szczególnie postawą w pierwszej połowie, dobrą grą i no, taką determinacją w drugiej. W 52 minucie Zieloni podwyższyli prowadzenie, a pięknym strzałem spoza pola karnego popisał się Mateusz Michalski. Kolejne minuty dla Radomiaka były jednak bardzo nerwowe. Miejscowi zdecydowanie przycisnęli. Pod własnym polem karnym piłkę stracił Mikita i w 61 minucie po dośrodkowaniu z prawego skrzydła piłkę do siatki po strzale głową skierował Mariusz Gabrych. Jakby tego było mało, parę chwil później z boiska wyrzucony został Dawid Abramowicz, który w nieco ponad minutę zobaczył 2 żółte kartki. Najpierw za faul na rywalu, a kilkadziesiąt sekund później za dyskusję z arbitrem po przewinieniu piłkarza Sandecji w ataku. W kolejnych fragmentach gry Radomiak był w głębokiej defensywie, ale zdołał dowieść zwycięstwo do końca. To pierwsza wygrana Zielonych w 2020 roku w rozgrywkach Fortuna pierwszej ligi. No wydawało się, że ten mecz mamy przy wyniku 2-0 pod kontrolą, natomiast straciliśmy troszeczkę w głupi sposób bramkę i niestety też nieodpowiedzialne zachowanie zawodnika i dostaliśmy czerwoną kartkę. Także ten mecz nam się wymknął spod kontroli, ale na szczęście gdzieś do końca ta determinacja, wola walki, zaangażowanie dały znać w naszym zespole i dowieźliśmy ten wynik, z czego się bardzo cieszymy. W następnej kolejce Radomiak zagra u siebie z 12 w tabeli Chrobrym Głogów. Mecz odbędzie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 12:40.